Coś tobie tutaj żyło w środku, w tym ciągniku. Z zewnątrz wygląda w miarę ładnie, bo umyty. Wypucowany, ale tu mnie zajrzeli. Cokolwiek tu żyło, to już tego nie ma. Co chwila coś nowego. Śruby już powykręcane, rozjeżdżamy do sprzęgła. Na razie się to ładnie wszystko rozbiera. Zobaczymy, co tam w środku. Rozjechany. Tarcza była przyklejona. To jest drugi stopień. Nikt tego chyba nigdy nie używał, bo jest nietknięta. I ma być... O. Piastką do strony docisku. To tak informacyjnie. Miskę odkręcamy tylko profilaktycznie. Trochę jakiegoś marasu dziwnego na dnie. Olej w miarę dobry był. Tu jest wszystko czyściutkie, ładne. Jeszcze jedziemy pod spód. Nie jest tak tragicznie. Wałki wyrównażające. Uszczelka troszkę. Troszkę się łuszczy. By się to lało. A to się nie może lać. Ładnie wygląda. Rozbierane. Płośka wyciągnięta. Jedna zwolnicza centralna jest w środku. Z koszem satelit. A dyfer jest całkiem z boku. Ciekawe rozwiązanie. Tylko mi spadła mi blokada. W środku nie wiem, czy to będzie widać, ale nie wiem, jak to założę. Zobaczymy. Uszczelniacz jakiś czas temu zawinięty. A tu jest w ogóle połowa, jest oberwana. Trochę marasu. O, tu jest trochę więcej. O. Trochę więcej pracy będzie przy tym, niż mi się wydawało. Zobaczymy, jak to będzie. Tarcze. Hamulce podobne jak w 80. Podobne. Tylko, że to są tarcze. Pute. Dwie tarcze, widać, że dobre. Wyczyścimy to, to powinno działać jeszcze. Gorzej mi... To blokada nieszczęsna, nie wiem, co ja z tym zrobię. No ale ktoś to poskładał, to i ja sobie dam radę. Trochę to wszystko porozrzewiało. Docisk. Kulki. Pakistan.
Zobaczymy, co z tego będzie. Może się uratuje.